Curro, ty wpłyniesz do paszczy rekina. Złapiesz pufcie i włożysz do rybopaczki. Dam wam specjalny sygnał. A my wyciągniemy cieliną. Tak, dla mnie to kaszka z mleczkiem. Widzę go. Płynie za tą ławicą krylu. Przygotuj rybopaczkę, Kocurro. Kocurro? Piniu, do steru. Już po ciebie płynę, pufciu! Auć! Spokojnie, pufciu. Zaraz przełożę cię do tej paczki. Ja ją mam, kolego. Dzięki! O! Płyń za tym rekinem, piniu. Włącz turbo do ładowania, bo nam uciekną. Zestresowana najeżka ciągle nakłuwa wnętrze rekina. Nie! Znaczy, hej! Tu mówi wujek Kocurro. Zaraz pomogę ci się stąd wydostać. A masz tu trochę wody, żeby się popluskać. Nie ma się czym przejmować. Będziemy się tutaj wspaniale bawić. Serio? Tak, ponieważ wujek Kocurro zatańczy dla ciebie zabawny taniec o nazwie Spróbuj otworzyć te szczęki. Ze wszystkich sił. Sprawdź, czy w skrzelach nie ma wyjścia. A potem wracaj znowu do szczęk, starając się nie poślizgnąć na ślinie rekina. Naprawdę zabawne. Co teraz? Teraz? Czas na bajkę. Dawno, dawno temu wujek Kocurro i maleńka, słodka najeżka czekali, aż przybędzie na ratunek wujek Barni i wujek Piniek. Trwało to całą wieczność. Nadszedł czas na plan B. Kiedy rekin znów otworzy paszczę, to w nią wpłynę. Zapakuję najeżkę i dam panu sygnał. Tak jest. A ja rzucę linę i wyciągnę was wszystkich. Gotowy? Gotowy, kapitanie. 3, 2, 1, skacz! Jeta! Dasz sobie radę, piniu. Patrz, jest wujek Piniek. Spokojnie, pufciu. Za chwilę cię... Kapitanie, użyj siły niedźwiedzia polarnego. Próbuję, ale on używa rekiniej siły zasysania.